Szanowni Państwo, i tym sposobem dotarliśmy do ostatniego punktu naszych obrad, naszego spotkania, podsumowanie i zakończenie sympozjum. Oczywiście podsumować tak obszerne i głębokie refleksje zawarte w obu wykładach jest rzeczą trudną. Ja pozwolę sobie może pewne uproszczenie wprowadzić i kilka myśli zawartych w obu wystąpieniach przedstawię. Świat Zachodu żyje, jak gdyby Boga nie było. To myśl z księdza profesora Szymika. To powoduje, że świat Zachodu trapią wielorakie kryzysy. Zatem współczesna kultura zachodnia wymaga leczenia. Właśnie teologia i wiara katolicka może pomóc światu współczesnemu, w szczególności światu euroatlantyckiemu, w drodze od bezbożności do pobożności. Musimy przywrócić w życiu jednostkowym, zbiorowym i państwowym Boga na właściwe, czyli pierwsze miejsce. Oczywiście nie Boga jakiegokolwiek nieznanego, tylko Boga trójosobowego, Boga chrześcijańskiego. Musimy wykazać wielką determinację, my jako państwo, naród i jako jednostki obywatele, w obronie i w promocji kanonu cywilizacji łacińskiej, cywilizacji opartej, jak pan doktor był łaskaw przypomnieć, na owych trzech filarach, a więc filozofii greckiej z jej metodą poszukiwania prawdy, prawa rzymskiego i chrześcijaństwa, w szczególności personalizmu chrześcijańskiego. Nie możemy dłużej, tak jak do tej pory, pasywnie ulegać poprawności politycznej i wszelkiej maści upraszczającym wizję człowieka i świata ideologiom. Dziękuję wobec tego na zakończenie przede wszystkim panu profesorowi, księdzu profesorowi Jerzemu Szymikowi, panu doktorowi Leszkowi Sykulskiemu i wszystkim profesorom, którzy dzielili się swoimi refleksjami w sobotę z prowadzącym obrady, z pracownikiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Zbigniewem, profesorem Zbigniewem Pańpuchem. Dziękuję serdecznie kolegom i koleżankom z Komitetu Organizacyjnego. Dziękuję samorządowemu kolegium wspierającemu, a tworzonemu przez starostę tarnogórską i wójtów i burmistrzów ziemi tarnogórskiej. Bardzo dziękuję zarządowi Remondisa i panu dyrektorowi Pałacu w Rybnej za nieocenioną pomoc. Serdecznie dziękuję również chórowi męskiemu imienia Feliksa Nowowiejskiego z Rept Śląskich za oprawę muzyczną mszy świętej sobotniej, inaugurującej nasze sympozjum. Bardzo serdecznie pragnę podziękować pracownikom Urzędu naszego miasta, w szczególności Wydziału Promocji z panem naczelnikiem Piotrem Korabem i panem Damianem Stadlerem. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję panom profesorom, dziękuję Państwu i zapraszam jako człowiek głębokiej nadziei i z optymizmem patrzący w przyszłość, mimo wszelkich zagrożeń, które ze stołu prezydialnego do Państwa były kierowane, opisując rzeczywistość, zapraszam do udziału w 22. Sympozjum Tarnogórskim, które odbędzie się, mam nadzieję, albo w ostatnią, albo w przedostatnią sobotę października 2023 roku i potem prawdopodobnie w poniedziałek sesja wykładowa zamykająca. Wszystkiego dobrego, zdrowia, pokoju i wolności, a przede wszystkim zdrowego rozsądku. Z Panem Bogiem.